Przystępujemy do przedstawiania projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Dzielnicy. Proszę pana radnego Pietrasa o przedstawienie projektu uchwały. W punkcie 3.1.1 porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie uwagi do studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dotycząca obszaru dzielnicy 9 Wagienniki Bory Pałeckiej. Projekt ten zawiera 9 paragrafów zawierających szczegółowe wnioski. Państwo macie przed sobą, został bardzo szczegółowo omówiony na Komisji Infrastruktury i to dwukrotnie. Mam pytanie, czy jest potrzeba czytania tych uwag i komentowania, czy nie. Jeżeli nie, to został przedstawiony zresztą na rzeczniku multimedialnym. Wszystkie uwagi te dotyczą i są w nomenklaturze tej, która jest zapisana w studium warunkowań, dotyczą obszarów, że tak powiem, głównie obszarów jednostek urbanistycznych 34 i 15. I jeżeli nie ma potrzeby, to tyle jest, jak chciałem powiedzieć. Jeżeli są pytania. Dziękuję. Otwieram dyskusję w sprawie tego projektu uchwały. Nie widzę. W związku z powyższym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 17. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty, że uchwała została podjęta.